Relaks nad wodą, odskocznia od codzienności i odrobina sportowej rywalizacji. Wędkarstwo to życiowa pasja nawet 2 milionów Polaków. Wędkarstwo to jest jakby takie przeżycie pierwotnych łowów, towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów. I myślę, że wędkarstwo jest po prostu też sposobem na życie, które pozwala nam się wyrwać z tej rutyny, z szarości dnia. Dzięki temu możemy funkcjonować. Chyba tak to bym określił. Ale by móc legalnie łowić w państwowych akwenach, trzeba posiadać uprawnienia. Przepustką jest karta wędkarska. Obecnie koszt jej wyrobienia to 30 zł. Aby ją zdobyć, trzeba najpierw jednak zadać sobie nieco trudu. Jest to zaświadczenie. Człowiek przygotował się, zapoznał się z przepisami, zdał egzamin, dostał dokument od starosty, wystawiony przez starostę dokument. To jest coś na zasadzie prawa jazdy. Możemy tak, zawsze takie porównanie. Natomiast zezwolenie jest jak gdyby tylko biletem do tego, że może pójść na ryby i łowić te ryby. Już wkrótce ta przepustka może stać się zbędna. Resort infrastruktury i podległe mu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie chcą wprowadzić rewolucję, która ma ułatwić dostęp do wędkowania. Chcemy zrezygnować z tych kart i tylko i wyłącznie opłata będzie dopuszczała wędkarzy do wędkowania. Tak naprawdę ten egzamin niczemu nie służy. Jest on bardzo często przeprowadzany w sposób niewłaściwy i dotyczy nie zapisów ustawowych, a na przykład regulaminów poszczególnych rybackich użytkowników, co nie ma sensu. Ta zapowiedź podzieliła świat wędkarski. No ja jestem sceptyczny co do tego pomysłu i no nie wróżę tego, że wędkarzom będzie lepiej. Taniej to na pewno nie będzie. Ja wiem, czy to dobry pomysł, czy nie. Raczej to oni będą nie przychodzić i tak to i każdy się i boi. Nie ma karty, to nie przychodzi zazwyczaj, no. A tak, no to będą nie przychodzić i wszyscy, no. Okoniem do tego planu staje Polski Związek Wędkarski. Likwidacja karty wędkarskiej likwiduje obowiązek poznania przepisów, tak, zaznajomienia się z tymi przepisami. Każdy będzie mógł pójść łowić ryby. Będzie to poza wszelką kontrolą. Państwowa Straż Rybacka nie będzie miała możliwości egzekwowania przepisów prawa. Ale nie brakuje i takich głosów, że egzaminy wędkarskie to fikcja i nie ma o co kruszyć kopii. Coraz więcej wędkarzy nie należy do PZW, w związku z tym znajomość tego regulaminu w ich przypadku nie ma znaczenia, bo jeżeli ktoś łowi na wodzie, gdzie jest prywatny dzierżawca, albo to jest w ogóle woda prywatna, to tam jest oddzielny regulamin i należy się właściwie z nim zapoznać. To Wody Polskie chcą znieść egzamin, który jest potrzebny do uzyskania takiej karty, ale ten egzamin tak czy siak w obecnej chwili jest często fikcją. Ludzie, którzy otrzymują kartę wędkarską, tak naprawdę nie znają wymiarów ochronnych ryb, nie wiedzą, jakie gatunki mogą łowić, kiedy je mogą łowić. Ale na realizację tych planów trzeba będzie jeszcze poczekać. Wody Polskie nie mają żadnych plenipotencji do tego, żeby likwidować kartę wędkarską. To leży w gestii ministra do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. A to już zostało zapowiedziane. On jest właściwy do spraw ustawy o rybactwie śródlądowym. Nie zapowiedział tego minister? Tylko minister infrastruktury. Gospodarzem tej ustawy jest minister rolnictwa i rozwoju wsi, ale mamy nadzieję przekonać wszystkich decydentów związanych z tą ustawą, że to by było dobre rozwiązanie. Do wędkowania bez pozwoleń ma uprawniać jednolita opłata w wysokości 250 zł rocznie. Wody Polskie zgodnie z zapowiedziami już wprowadziły ją na administrowanych przez siebie łowiskach. Ale takich akwenów jest w kraju obecnie niecała setka. Nie jest to tak, że będzie obowiązywała tylko i wyłącznie jedna opłata. To jest mylne pojęcie, dlatego że oprócz opłaty jednolitej, czyli opłaty krajowej, ma funkcjonować opłata regionalna. Czyli opłata wnoszona w regionalnych zarządach gospodarki wodnej. Wtedy to będzie opłata dla wędkarzy, którzy nie planują podróżować. I ona będzie, jest już na chwilę obecną niższa. 200 zł, w przypadku opłaty krajowej jest to 250 plus 50 zł wędkowanie z łodzi. Ponieważ ta opłata musi posłużyć ochronie i zagospodarowaniu wód. Więc jeżeli zaczynaliśmy z 21 obwodami rybackimi, no to te 250 zł było kwotą zupełnie wystarczającą. Jeżeli tych obwodów będzie znacznie więcej, jeżeli uda nam się w końcu objąć tą opłatą cały kraj, tak jak obiecywaliśmy i obiecujemy, no wówczas ta opłata będzie musiała być wyższa. Jeżeli ta ilość obwodów będzie osiągała około 1500, to wtedy też opłata będzie wyższa i może oscylować w granicach tam powiedzmy 500 zł plus minus. Oferta
jest skrajnie niekorzystna dla wędkarzy, tak? Bo to za opłatę 250 zł możliwość łowienia w całej Polsce, ale tylko w obwodach, gdzie gospodarują Wody Polskie. Czyli to jest takie jakieś 3% wszystkich obwodów. To propozycja stająca w kontrze do opłat obowiązujących w Polskim Związku Wędkarskim, który w zależności od okręgu pobiera inne kwoty składek. Jak na standardy europejskie, to opłaty w Polsce są relatywnie tanie, tak? Bo karta wędkarska kosztuje teraz, w zależności od okręgu, ale na przykład tutaj u nas na Mazowszu, to kosztuje 250 zł rocznie, tak? I generalnie problem polega na tym, że każdy okręg jakby ma swoją opłatę i trzeba by oddzielnie wnosić te opłaty. I gdyby je razem zsumował, to by pewnie zamknęło się to w kwocie około 10 tysięcy rocznie. Zdaniem Mateusza Cichockiego, który wędkuje od 20 lat, pomysł ujednolicenia, choć ułatwiający życie, może nie przynieść oczekiwanych efektów. Ja wychodzę z takiego założenia, że jak będzie ta jedna licencja, to będziemy mieli tak jak w barze mlecznym, czyli będzie byle co dla każdego, byle było. A to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu wody polskie były rybne i żeby tych ryb nam przybywało w tych wodach, żeby nie było takiego, powiedzmy sobie, spustoszenia, jak się dzieje teraz, że któryś z prezesów wziął dotację na zarybienia, a wpuścił tylko małą sumę z tych pieniędzy w postaci ryb do wody, a reszta się po prostu skończyła. Wszędzie są oczywiście różne diety, to jest 200 milionów złotych rocznie z tytułu składek, które w tym systemie funkcjonują. Wiemy wszyscy, i to wędkarze w Polsce generalnie narzekają, że jakby stopień jakby administrowania, sposób administrowania przez Polski Związek Wędkarski tych wód nie był dobry. Ludzie narzekają, że w wielu miejscach brakuje ryb, że te zarybienia nie były prowadzone tak jak trzeba, że nie ma przejrzystości w finansach tej organizacji. Polski Związek Wędkarski przeznacza rocznie 40 milionów złotych na zarybianie wód. Kolejne 5 milionów dołożą w tym roku Wody Polskie. Sytuacja dotycząca ochrony wód jest naprawdę bardzo kiepska. Sytuacja dotycząca populacji ryb w naszych wodach jest jeszcze gorsza. Wędkarze właściwie uważają nasze wody za bezrybne. A tego problemu ani likwidacja karty wędkarskiej, ani ujednolicenie opłat raczej nie rozwiążą. Klaudia Szumielewicz, Polsat News.